Weź już nie rób tego. Weź już to zostaw, nie dotykaj się tego. Myślałem, że Naruciak totalnie nie ma umiejętności aktorskich, chociaż mi się zawsze wydaje, że to zawsze było takie abstrakt 2 lata później wersji kobiecej. Cześć, czołem widzowie, witajcie w kolejnym odcinku serii Kumpelstwo. I w dzisiejszym odcinku zdecydujemy, który kanał bezsprzecznie na polskim YouTubie jest najlepszym kanałem komediowym, a który jest najgorszym. I dzisiaj nie ma z nami gościa, ponieważ zdecydowaliśmy, że poniedziałki będą odcinkami, podczas których będziemy siedzieli sobie po prostu tak sami, no, bez gości. Miejcie na uwadze, że to jest po prostu nasze subiektywne zdanie, no bo humor zawsze będzie, każdego bawi co innego. Dlatego też podzieliliśmy nasze ocenianie na 4 kategorie. Jakość, aktorstwo, humor właśnie i oryginalność. No to zacznijmy, moi drodzy, od kanału Marcin Malczyński. Przecież to jest smalo nagrzała, to jest bober. No właśnie, odkąd poszedłem się zaszczepić, to mój ulubiony smak. Już więcej nie muszę wydawać pieniędzy na likwidy. Co sądzicie o tym kanale? Czy widzieliście najnowsze twory? Czy widzieliście starsze twory? My możemy ocenić tutaj całokształt twórczości. Pierwsze, co mi zawsze przychodzi, jak słyszę Marcin Malczyński i tutaj kanał chłopaków, to prześwietne lokowanie produktów. Ja powiem, że chłopacy byli moją inspiracją do tego, żeby zacząć na YouTubie. Pamiętam, że... Wciągnąłeś mnie w to bardzo i podałem się tej inspiracji. Chciałem dodać tylko, tak, że ja moją również. To totalnie no offense, ale jak był tam 2016 rok i widziałem filmy chłopaków, że oni tam trzaskali po milion wyświetleń co 3 dni i tak patrzyłem na to, no kurde, to nie jest jakieś fajne, że da się na pewno to zrobić fajniej. I czułem, że jest po prostu miejsce na to, żeby dalej robić kanały scenkowe w tamtym roku. Mieliśmy taką teorię, pamiętam, że oni im dalej, tym bardziej niechlujnie te filmy. No ale robiły. To chyba było tak rzeczywiście specjalnie. Mi się wydaje, że to specjalnie dali temu taki brud w nagraniach. Były pewne fuck-upy. No i dzięki temu może osiągnęli sukces. Nie wiem, mnie oni nigdy nie bawili, nigdy mi się to raczej nie podobało. Okej. O, widzę, że Wojtek tu w aktorstwie dał najwięcej, chyba no, przez tego Dawida. Przez Dawida w kontekście dresa. No tak, jakby ja też biorę pod uwagę, że to jest YouTube i jakby... Tak, bo właśnie też miałem to na myśli, do czego my porównujemy. Czy my aktorstwo, piątka to jest aktorstwo takie filmowe, hollywoodzkie, czy piątka to jest po prostu najlepsze aktorstwo na YouTubie. Dobra, panowie, na drugi ogień ja tu proponuję nieśmiertelną grupę Abstrahuję. Ja wspieram drużynę z miasta A. A ja wspieram drużynę z miasta B! I to nas poróżniło. No legenda. Legenda, jeżeli chodzi o kanały komediowe w Polsce. Pierwszy kanał, przez długo na pewno najlepszy kanał tego typu pod względem zasięgów. Później chłopacy mieli, tak wiadomo, taki swój moment, gdzie bardzo mocno zaczęli inwestować w jakość. Zaczęli szukać jakiegoś innego rodzaju kontentu. I widowni chyba się nie do końca to spodobało. Chyba... Teraz z powrotem szukają powrotu do starego rodzaju filmów. Tak, i chyba z powrotem zaczęli sami pisać scenariusze, a bardziej tą lwią część scenariuszy, bo z tego co pamiętam, no to w tym momencie rozrostu ich spółki oddali scenariusze komuś innemu, nie? I wtedy troszkę chyba ludzie to zauważyli, odczuli. No mi się podoba to, że się po 7 czy 8 latach wciąż bawię formatem, wciąż szukam jakichś nowych rozwiązań pod względem komedii, bo na przykład w porównaniu, no nie wiem, do Marcina Malczyńskiego, o którym przed chwilą gadaliśmy, no to tam jednak on jest zamknięty w pewnych ramach i zawsze jest to samo. No tak. Mają swój rodzaj humoru, dobrze grają. Ja zawsze lubiłem Abstra, bo się nie pierdolili po prostu. I zaczęli się pierdolić teraz. Oni się zrobili bardzo ostrożni. Gdy oni byli jakieś, wiesz, 2014 rok, obśmiewali grupy społeczne, obśmiewali ludzie i to było zajebiste. A teraz wjechała spółka na banie, prezesie, nieprezesowanie, kurwa. Fajny kanał komediowy właśnie powinien się nie pierdolić i być ostry. Co do jakości, to widzę, to tak doświadczenie pokazało, że to gdy sobie inwestowali w coraz fajniejsze oświetlenia, kadry, to nie do końca im się zwracało. Wrócili z powrotem do takiej jakości, nie wiem, z jakiegoś 2017 roku. No i myślę, że to im wyszło akurat na plus. No, czyli treść. No jak dla mnie, ja do dzisiaj lubię sprawdzić, już po prostu czuję takie przyzwyczajenie, że wychodzi nowe Abstra, to sobie sprawdzam. Nieraz jest lepsze, nieraz gorsze, no ale to wiadomo, no jak się robi komedię co tydzień, jeszcze chłopaki nawet ostatnimi czasy to częściej puszczali te filmy, no to kurczę, żeby każdy żart był śmieszny, a do tego jeszcze jak wchodzą deale, to wiemy. To bezpieczeństwo. I to też jest kolejna rzecz, którą też wiemy z doświadczenia, że która na pewno bardzo nie pomogła w ich ostrości, że bardzo stępiła ich ta liczba deali, po prostu ugrzecznianie przez reklamodawców. Ale powód, dla którego się taki stał, nas nie obchodzi. My oceniamy produkt końcowy. Bardzo mi przykro, panie Roberciku Czareczku, panie Masny. Dobra, oceniamy? Dobra, oceniamy. Zrobiło się ciekawe i punktowo. Ja tutaj powiem tak. Aktorstwo to jest dla mnie piąteczka,
I tutaj dla mnie, no, Robercik bardzo mocno na tej piąteczce zaważył, bo od razu mi się przypomniało kilka jego chrul, jak gra jakąś ciotę czy coś takiego. Bądź co bądź, kanał sam w sobie nie jest jakiś taki wybitnie oryginalny i odkrywczy. O ile szukałem nowych formatów, to... To ja właśnie pomyślałem o tych nowych formatach, że na przykład był ten świat bez internetu, jakieś takie podłożone, jakieś reklamy aplikacji. To były te rzeczy, które zawsze lubiłem i takie są oryginalne, takie coś nowego, żeby no tak, no... nie zostawali przy tych scenkach. Zgodzę się, że można było dać tam wysoko. Ja jednak dałem mniej. 17 punktów ode mnie, czyli ja najbardziej wylizałem dupkę chłopakom. Mam robota, co mi sprząta w chacie podłogę. Nie przypadkiem na wsi wołają. Biznesman. Listen, motherfucker, Poland is the best rapper. Piotr. Waksy. Stanowski, jesteś? Pamiętasz, o 12 mieliśmy się umówić na zajęcia, tak? No. Tak jak już mówiłem, jestem. Stanowski, bo... Ogólnie jeżeli chodzi o humor, to jakby odpalając ten kanał, jakoś nie prychałem mocno, nigdy, ale historie podobają mi się jako takie całokształt, to przyjemnie się to ogląda, ale jednak no chyba nie skierowane są po prostu do mnie. No moim zdaniem pod względem jakości to... najlepiej się prezentują, jeżeli chodzi o kanały komediowe w Polsce. Ja też nie jestem w targecie na pewno, no kurczę, filmów o szkole nie chcę mi się oglądać, jakby nie przepadam za tym, ale podoba mi się na pewno wykonanie, to że tam raczej nie ma się do czego przyczepić. Mm-hmm. Skoro to są treści kierowane do uczniów, to ciężko się tam przyczepić do czego, że one, nie wiem, ryją tym dzieciakom banie, czy że są niemoralne, nieetyczne. Znaczy nie są fajne wartości, bo tam zawsze jest jakaś historia, jest jakiś morałek, pod tym kątem jest to git. To wszystko to jest takie poprawne, nie? Takie grzeczne, poprawne. No jest zajebista dobre. Jakość, jest bardzo dobre aktorstwo. Humor, no tutaj pozostawia do życzenia, ale nieraz chłopaki zaskoczą taką, takim jakimś czymś przewrotnym twistem. Ale czy to oryginalne jest, to może nie do końca. Raczej często są jakieś follow-upy do motywów filmowych, nawiązywania do tego typu rzeczy. Świetna muzyka robią. Zawsze dobrana, fajny montaż u chłopaków. No, montaż jest najlepszy. Ale to wchodzi wszystko o jakość, nie? No jeżeli chodzi o content dla dzieci, no to na duży plus, nie? A fajne jest jeszcze to u chłopaków, że to są filmy scenkowe, ale większość postaci gra te same postaci cały czas. O, tak. I to jest takie chociaż lekkie przywiązanie. Ta ciągłość, no jest git. Mimo to, że one jakoś nie wszystkie się łączą ze sobą, to nie jest jedna długa historia, to i tak te postacie są podobne. Ale za mało taki tutaj, co można powiedzieć, pikantnego czy coś o nich, myślę. No nie wiem, co tu więcej dodać. No tego mi brakuje tam. Ej, no dobra, bo teraz nam się przypomniało, że nie uwzględniliśmy Darwinów. No, a należałoby ich uwzględnić, bo to jest kanał komediowy. I nie można już w nim podróżować. Oczywiście teraz znajdujemy się w strefie międzywymiarowej, więc nic nam nie grozi. Kurwa, no co? Jakby ja wiem, że ich humor nie wszystkich bawi, nie osobiście do mnie trafia. Ja lubię tą abstrakcję. Są momenty, że śmiałem się na głos ich oglądając. Taki miałeś, No. Ale też nie cały film, nieraz oglądasz i... Zależy który. Tak, bo i niektóre są zajebiste, jakieś wnioski można fajne wysnuć. No chłopaki odstają od całej tej tutaj... I to są właśnie te filmy, gdy my mówiliśmy, że po co my się bawimy jakimiś... dbamy o aspekt wizualny, po co my chcemy na siłę wsadzać morał, w naszych filmach ludzie szukają humoru, no to oni już mogą się bawić w morały i w aspekty wizualne, bo tam się tego też szuka i tam się szuka nie tylko humoru, po prostu. Ale czy oni nie są trochę poza stawką ogólnie? Są, jakby oni na YouTubie, takie coś? W ogóle nie pasują do YouTuba, nie? No właśnie, czy to nie jest już taki... Oni na takiego Netflixa, ja to widzę w jakimś serialu fajnym takim na Netflixie. Idąc tym tokiem myślenia, ta jakość nie jest dopasowana do YouTuba, aktorstwo jest za mało autentyczne, za mało naturalne, humor zbyt wyszukany. Tak. Oryginalność? Kurwa. Większość Polaków potrzebuje, wiecie, walnięcia, pierdnięcia i koniec. A gdzie tu jest, co mówią, jacy kośmici? A gdzie kabareciki? To jest w ogóle nieżyciowe, jak dla mnie kanał skreślony. Tak, dobra, piszemy, bo tu nie ma co. Niedopasowany do realiów. Wszystko pięć. Oni są poza skalą totalnie. No. W takim razie, piąteczka. Dla mnie to jest zdecydowanie ulubiony kanał. Czy 60? No i 60, nie, kurwa. Ale nie 60, 59. 59, żeby nie było. Dan Ferreri. Dobra, stary, weź ty sobie to obczaj, a ja muszę spadać. Nara! Gdziekolwiek jesteś. No tak spada, jeśli chodzi o humor, bo pamiętam na początku Danego i dużo jakby było przekminione w scenariuszu, więcej jakichś twistów, zaskakujących momentów.
Teraz one są wszystkie takie... wiedziałem. No ale która ci tak zaskakiwały? Martin mu sprzedawał jakieś kurczaki. I to były też szybciutkie filmy, ale było bardzo dużo plot twistów takich, które ja lubię, że na przykład on sprzedaje kurczaki, tu nagle Dany wyciąga jakiś łuk, strzela do niego, coś takiego. No dobra, 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 dobra. No, no nie, na początku też mi się wydaje, że dużo lepiej było jakoś tak więcej troszkę tych twistów, tak jak Adam mówi, ten na Facebooku zaczynał, no fajnie, 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 ale no później jednak tak się stało, że jednak przyciągnięte są te sceny za długie troszkę. No i bardzo zdaniem. Twórcze z Ameryki, tak widać, że ściągnął te z Vines. A to akurat nie przeszkadza, ale, ale tak. Za długie po prostu, teraz są mocno. Dla mnie, ja z tego podpiszę się pod wami, no mnie jakoś filmy Danego nigdy za bardzo nie bawiły ze względu na puentę, jak już mnie mogły bawić, to ze względu na jego aktorstwo. Podobało mi się czasami to, bo Dane po prostu dobrze gra, to okej, wygląda, ale jakby moje rozmawianie nie wynikało raczej ze scenariuszy, bardziej z jego gry. Tak, najfajniej tego Włocha Dane gra. Tak, no jestem też fanem generalnie szybkich, krótkich żartów, a Daniel często przeciąga je, ale no to każdy ma jakby inne swoje spostrzeżenie. Monty Python na przykład potrafi 5 minut ciągnąć jeden żart. Ja. Długo. Wow. Nie wiem. Wow. Wow. Jest aktorskim, trochę przesadziłem, ale tak mi powiedziałeś, że właśnie Dany fajnie gra i tak stwierdziłem, a no fajnie gra, niech ma chłopak. No i dobrze, tam super. Gra. Dobrze gra, ma, bardzo dobrze gra. Dany bardzo super. Nasza wisienka na torcie, nowy, świeżutki kanał komediowy na Ruchciach. Bogdan Dupala, to ja, a kto inny? Cieszę się ja, że oglądasz mój materiał na stacji TVP, gdzie liczy się tradycja, prawdziwi mężczyźni i polska rodzina. Ja oglądałem pierwszy odcinek. Wiem, że on spotkał się ze średnim odbiorem. Ja jestem wielkim fanem filmów dokumentalnych. Kocham The Office'a, bardzo lubię Chłopaków z Baraków. My sami mieliśmy z 5-10 podejść do filmów dokumentalnych i wiem, że one są ciężkie do zrobienia i on w pierwszym odcinku totalnie tego nie udźwignął. Dla mnie ten pierwszy odcinek był bardzo słaby. Myślałem, że Naruciak totalnie nie ma umiejętności aktorskich, a tych dwóch ziomków co obok stało to tym bardziej. Stara się wszystko robić na longu. I tutaj rada ode mnie, że chyba, że nie chyba, że nie musi to być na longu, może być dużo cięć w dokumentach. A to też spoko. Jest tak, że ja widziałem, że dużo osób pisało, że jego zachowania były przerysowane, a z tym się totalnie nie zgodzę, bo można postać zbudować na zasadzie Dwighta Schrute'a z The Office, który jest totalnym dziwactwem, a postacią jest zajebistą. I mi się właśnie wydaje, że Naruciak był tam zbyt bliski tak naprawdę prawdy. Tam nie było jakiejś dużej abstrakcji w tym jego zachowaniu, nie? Po pierwszym filmie miałem takie, chłopie, weź już nie rób tego. Weź już to zostaw, nie dotykaj się tego. Ale zobaczyłem drugi i zmieniłem zdanie mocno. Ja też. Moim zdaniem jest, nie chcę tutaj tak odlatywać, ale jest potencjał. Jest spory potencjał. I nie, nie, śmieszyło mnie to. W dwóch momentach zmieniałem takie No zaśmialiśmy się. A co ważniejsze, troszkę mnie to nawet wciągnęło. No drugi odcinek moim zdaniem to jest też niebo ziemia. Już nawet ten sam sposób narracji na początku jest taki trochę boratowy. Tutaj wprowadzenie w jakąś postać. Jest jakiś cel tego odcinka. I to było git. Po drugie zobaczyłem, że on umie grać. Tak, i on generalnie fajnie, spoko fajnie zagrał tego gościa. No, i ten gość już był jakiś bardziej charakterystyczny niż ten youtuber. Jakaś modulacja głosem, coś się pobawił, to było git. Jedyna rzecz, która mnie zastanawia, wydaje mi się, że wciąż jest tam za dużo improwizacji, a za mało scenariusza. A właśnie chciałem powiedzieć odwrotnie. Moim zdaniem, bo mi się wydaje, że jak wchodził do Teamu X, to tam nie było praktycznie scenariusza. Widzę, że tak, te pierwsze cztery nagrywki, gdzie tam wystąpił Gimper, Mandzio, to było coś na zasadzie, dobra, teraz gramy coś takiego, że ty na mnie jesteś wkurwiony i mnie wyrzucasz. Dobra, było coś powiedziane. Później, gdy już wchodził do Teamu X, to mam wrażenie, że to była totalna improwizacja i oni nie wiedzieli w ogóle. Tym bardziej ze strony osób trzecich, nie samego Naruciaka, tylko osób z Teamu X. Tam była totalna improwizacja od nich. I mi się teraz wydaje, że to powinno być tak. Albo to powinno być bardziej scenariuszowe, czyli że więcej żartów powinno być przemyślanych, a jeżeli to ma być improwizowane i ma być z osobami trzecimi, to fajniej, gdyby jego postać była jeszcze bardziej kontrastowa, jeszcze bardziej wprowadzająca osoby trzecie w zakłopotanie i wtedy improwizacja mi się wydaje, że ma sens. Jeżeli byłby jak Borat, czy nawet Edward Ącki, czy Birgun w One Bator, czy Michael Scott z The Office, po prostu, jak jesteś bardzo kontrastowy i mocny, nie wiem, zeżygasz się podczas wywiadu, to wtedy już, ktoś będzie miał dziwną reakcję. A on był taki, że siedział
na przykład z tym Cezarym Nykielem i tak nie wiadomo nawet. No ale tak. Jak wychodził, coś tam powiedział, że fajnie, że coś tam dla gei, coś uszczypnął. Że lubicie gejów. I to było śmieszne, bo już było mocniejsze. Tak. Automatycznie było śmieszne. Właśnie mówiąc na tym, że brakuje mi improwizacji, to miałem właśnie na myśli to, co ty powiedziałeś, że właśnie więcej powinien odpierdalać, właśnie gdzieś gadać z kimś, gadać, na przykład wejść na stół. Za chwilę tak. Kogoś rzucić śnieżką. Po prostu tak. I takie rzeczy. Puścić o to lecę, mi chodzi, że no. Takiej bardziej improwizacji brakuje. To wtedy to nabrało takiego charakteru i to było zajebiste. Tak jak miał, wyciągnął tą piszczałkę i podczas rozmowy z Cezarem chyba sobie taką piszczałkę użył. To było okej. Okay. Jak miał więc jakiś taki dziwactw, to myślę, że byłoby git. Zastanawia mnie tylko to, że czy on będzie zmieniał postać swoją co odcinek, czy będzie kontynuacja którejś z postaci na przykład. Jak byście woleli? Lepiej dla niego by było, jakby tych postaci było jak najmniej. Żeby ludzie się przyzwyczajali do ich cech charakteru. Też tak, jeżeli będzie też tak mi się wydaje. I bym tego Dupale dopieszczał, doostrzył go troszeczkę. Tak. Bardziej jeszcze go przybumerzył, przygrinżował. I to by mogła być spoko postać, a jeżeli on chce robić tak, że co tydzień będzie inna postać, no on się zabije też po jakimś czasie. Albo może jakieś kontynuacje będą, no i na przykład będzie miał 3-4 serie, nie? YouTuber, dziennikarz, nie wiem, kurwa, policjant, polityk, ptak. Raper. Na przykład raper, no zobaczymy. No tak, zaskoczyłem się pozytywnie drugim odcinkiem. A po pierwszym byłem taki, że siadam do tego drugiego i mówię, no dobra, dawaj, to no tak gówno. Samo. A? 3-3-2-3? No, Piotrek teraz najlepiej poleciał. Tak, na Ruciola. A ja mam same trójeczki. A ja mam dwójeczkę za humor tylko. Nie, prychłam. No i teraz, moi drodzy, moje beksy. Dzisiaj robię spektakularną metamorfozę. Nowy rok, nowa ja. To co? Taka długość włosów będzie okej? Okay? Wie pani co, ja jednak poproszę dzisiaj same końcówki. Fajny kanał. Tylko, że nie do końca. Ale nie. No. Ładne dziewczyny, ładnie jest to zrealizowane, ale mam wrażenie, że tam w ogóle nie ma zajawy w ogóle w tym kanale. I nie wiem, czy była na początku. Kiedyś na początku jak była. Jak Nadia pisała te scenariusze, pewnie była jaka zabawa tymi rzeczami, bo przecież Nadia jest w chuj kreatywna, jest mądra, a jednak w tych scenariuszach jakoś tego nie widziałem. I nie widziałem tego w tych filmach i w sposobie, jak to jest zrealizowane. Jak patrzyłem sobie dzisiejszy film Wysoki versus Niski, no wiecie, no żartem w zasadzie Wysoki nie mieści się na kanapie, Niski zmieści się na kanapie. Wysoki dosięgnie. Kurwa, dosięgnie, Niski tak, nie dosięgnie. Albo jakieś z biustem i bez biustu, takie rzeczy. Zrobiliśmy kilka takich filmów w swoim życiu i zawsze, kurwa, miałem po nich ból serca. Tak, i ja dupy, to samo. I głowy ja to po prostu. Samo. Nawet się zastanawialiśmy, kiedyś taki jeden musieliśmy zrobić, bo była luka i pamiętam, przeżywaliśmy to. Poranek? Poranna rutyna. Poranna rutyna. Ja pierdolę. Czemu my to zrobiliśmy? Bo sobie powiedzieliśmy, że musimy. Powiedzieliśmy, że co tydzień w weekend jest film, tydzień w tydzień i coś się wyrąbało. Reklamodawca na pewno nie zaakceptował filmu i mieliśmy tam ileś godzin, żeby szybko coś napisać, i nagrać i zrobić. No ale no co to są za scenariusze? No poranna rutyna. To były żarty na zasadzie, myjesz, mycie zębów szczoteczką, podchodzisz i wkładasz gumę do buzi. I beka. Tak, jak facet kobieta dziewczyna. Kobieta się kąpie godzinę, facet pryska się z respirantem. No i też okej, niektórzy ludzie lubią takie rzeczy, niektórzy tego oczekują. Ja z perspektywy twórcy powiem, że nie jestem zadowolony z takich rzeczy i nie podobają mi się takie rzeczy u Bex też. Ale może jeżeli tam jest taki motyw pracy, że po prostu musimy napisać to szybko, musimy zrealizować to szybko, no to robi swoje zadania. Kiedyś na początku było parę tam śmiesznych takich, kiedyś zamienisz się ciałami, czy coś w tym stylu, tydzień w ciele kobiety, jakieś takie. Chociaż mi się zawsze wydaje, że to zawsze było takie abstrakt, 2 lata później wersji kobiecej. Nawet jeżeli brały te jakieś pomysły, zamiana ciał czy coś, no to 2 lata wcześniej to było abstra i zrobione śmiesznie. No na pewno na początku było dużo lepsze niż jest teraz. No to na 100%. A dwa, że nie wiem w ogóle, wiecie kto teraz tam tak na dobrą sprawę jest? Ola nie gra, Nadia nie zawsze. I teraz też widziałem, że chyba po prostu lecą w tę stronę, że dużo crossów mają i tym chcą troszkę podbić zasięgi. Co odcinek to widzę, że jakaś nowa taka osoba. Z kanałami? Czy z... Nie, różnie ogólnie. Dobra, dam jedną trójkę. O ja, tak samo, rzeczywiście, a nie widziałem. Co? Pierwszy raz mamy tak samo. Czemu? Bo myślę, że aktorstwo jakoś nie jest aż takie złe w porównaniu do humoru i oryginalności. Tak. Ale już szybko szedłem po głowie, dostałbyście dziewczyny. Ja się chciałem dziewczynę podbić. Nie bierzcie sobie tego do serca. Totalnie. Tylko do dupy. Weźcie sobie do dupy najlepiej. Kurde, jest masakra. I teraz wszyscy ci twórcy teraz oglądają i mówią, kurwa, a wy nie jesteście lepsi sami. No ale jedną trójkę miałem. No i temat nas. Darwini są poza skalą, to trzeba tutaj powiedzieć. Najlepsi są abstra, tak jak chyba bym spojrzał. Też teraz. Mi się tak wydaje. Będą najlepsi abstra, a najgorsze będą beksy. Ale kurwa się trafiło. Myślałem, że... A nie Malczyński najgorszy? Malczyńscy. Aha,
Okej. No. To okej. To fajnie. Zgadza. To fajnie. Jeżeli tak wyszło, to się zgadza. No też się zgadza. A szczerze, gdybyśmy mieli być, to mam nadzieję, że bylibyśmy gdzieś bliziutko abstra. Nawet nie wiem, czy w pewnych momentach bym szczerze powiedział, że byliśmy wyżej. W niektórych tak. W niektórych tak. Ale wiadomo, no to taka jest tyle. Ja wiem, że tą walkę widzieliśmy tylko my w swoich oczach i chłopacy pewnie w swoich, że ludzie to mieli w pizdzie, no ale tak. Takie my mieliśmy delikatne poczucie konkurencji między nami a Abstra i tak sobie myśleliśmy, czy my jesteśmy fajniejsi, czy oni. I tak często, bo wrzucaliśmy jakiś film, oni wrzucali, patrzyli, dobra, mamy lepszy, kurwa, śmiesznie, że jest nasza. Kurwa, ale dobre zrobili, ale chujowo, dobra, trzeba coś mocniejszego. No tak. No to jest... Jesteś tak dobry jak twój ostatni film i trzeba tego się trzymać. Oj, patrz! Żeby jakoś tam obiektywnie ocenić. A to jest nasz ostatni film? Nie. I powiedzcie, czy był dobry i czy jesteśmy dobrzy.